Zadanie 11. W zadaniu 11 dany jest wykres funkcji kwadratowej f od x, a naszym zadaniem jest wskazanie tej prostej, która przecina się z tym wykresem dokładnie w dwóch punktach. Aby tego dokonać, przeprowadźmy najpierw prostą analizę funkcji f od x. To znaczy, znajdźmy na przykład jej miejsca zerowe. Ja w tym celu posłużę się wzorem skróconego mnożenia, zamieniając wzór funkcji f od x na formę wieloczynową. Z niej bardzo łatwo odczytuję miejsca zerowe, którymi są x równe 1 oraz x równe minus 1. No jest tak oczywiście dlatego, że zarówno jedynka, jak i minus jedynka wstawiona do wzoru na naszą funkcję pod x zeruje tą funkcję, no czyli jest miejscem zerowym. Punktem, który dobrze byłoby jeszcze mieć, aby naszkicować w miarę dokładny wykres funkcji f od x, jest wierzchołek paraboli. Wierzchołek paraboli ma współrzędną x-ową równą 0, ponieważ musi ona leżeć równo pomiędzy miejscami zerowymi. Zatem mając już współrzędną x-ową, łatwo obliczymy y-ową, wstawiając 0 do wzoru naszej funkcji, czyli f od 0 równa się 1, zatem wierzchołek paraboli leży w punkcie o współrzędnych 0, 1. Teraz możemy już swobodnie przejść do naszkicowania wykresu naszej funkcji, a będzie on wyglądał mniej więcej tak. Minus 1 jest oczywiście jednym miejscem zerowym, 1 jest drugim miejscem zerowym, a to jest wierzchołek naszej paraboli. Rzeczą, którą należy teraz wykonać, jest naszkicowanie każdej z prostych przedstawionych w punktach ABCD. Zacznijmy zatem od A. X równa się minus 1 wygląda tak. Przecina się ona dokładnie w jednym punkcie z parabolą, więc nie jest naszym rozwiązaniem. Prosta x równa się 1, podobnie, przecina się tylko w jednym punkcie z parabolą. Prosta o równaniu y równa się 1, również ma dokładnie jeden punkt wspólny z parabolą, ponieważ jest do niej styczna. Tutaj wychodzi, dlaczego warto było obliczyć dokładnie współrzędne wierzchołka. Bez tego nie bylibyśmy w stanie rozstrzygnąć, czy ta prosta, y równa się 1, ma jeden punkt wspólny 0, a może ma 2. Teraz wiemy, że ma dokładnie 1. Przechodząc dalej, rysujemy prostą o równaniu y równa się minus 1 i tu już wyraźnie widać, że ona ma 2 punkty wspólne z parabolą, zatem stanowi rozwiązanie naszego zadania. Czyli odpowiedzią w zadaniu 11 jest C.